po wejście Fletchera. Sztuknie rozrzucił tę akcję na skrzydło. Skąd Rudy! Co za bramka! Przecież to jest w ogóle niepojęte! Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj walczymy o nasz ostatni pik w tej lidze weekendowej. Celujemy w ten ostatni pik, żeby mieć wystarczającą ilość na piątek chyba, żeby zrobić wymianę 8-6+. Zobaczymy, czy jest coś nowego w SBC. Jeśli coś jest, to oczywiście zrobimy. A wy możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jesteście jeszcze nowi, ponieważ filmy są codziennie. To jest daily. Bawcie się dobrze! A my możemy przejść do wyzwań budowania składu. Mam nadzieję, że coś wyszło. Mamy dzisiaj jest niedziela, więc może coś fajnego wyszło. Wyszedł André Silva, który nie wygląda jakoś spektakularnie. Może jakaś paczka, nie? Zero paczek, moi drodzy, wow, okej. Tak więc jedynym tematem na dzisiaj niestety jest pik. Mam nadzieję, że uda się nam zdobyć po tym pierwszym meczu. Generalnie bilans wynosi 15-7, także i tak nie najgorzej. No mówię, zostajemy w G3, bo nie chcę po prostu, nie chcę mi się męczyć. Zmieniłem skład troszeczkę, dałem Sterlinga na prawe skrzydło, ponieważ jest on o wiele bardziej zwinniejszy niż Alessandri. W ogóle Alessandri w ostatnim odcinku, on tylko na SPO umie grać. Nie umie grać na bocznym SPO, tylko centralne SPO, ok? Więc Sterling na razie był ok. Jest na 7 z grania, więc jest to tylko o jeden mniej niż Alessandri, także... No dobra, przejdźmy do tego meczu, wygrajmy go, zdobądźmy pik i będziemy zadowoleni. Oponent znaleziony bardzo szybko i mamy tutaj... FC Sun, nie wiem co ma znaczyć to Sun, ale jest to mocny skład, jest niestety Cannavaro, Veron, Szoboszlaj, Reinier, więc zobaczymy, w ogóle fajne połączenie powiem wam, wszyscy na pełnym zgraniu, Barnes co prawda nie na pełnym, ale oprócz tego naprawdę solidny skład. Dajcie mi oczywiście znać jak u was poszło Food Champions, czy tylko, znaczy z tego co widziałem dużo ludzi narzekało na to, no, jak zawsze tak naprawdę, ale widziałem sporo przypadków, w których ludzie mówili, że ej, ta liga weekendowa była troszeczkę niesprawiedliwa, co najmniej można tak powiedzieć, nie? Nie zależy mi specjalnie na jakiejś lepszej randy z racji, że no Team of the Week nie zapowiada się jakoś mega specjalnie dobrze, no bo chyba, że kogoś pominąłem, ale powiem wam szczerze, że z tego co widziałem, dupy nie urywa, a ja sam będę miał jeszcze rozbudowę 8-6+. Sterling, dziękuję bardzo. No fajnie było takiego Sterlinga 90 trafić, nie? To byłbym naprawdę zadowolony, bo on sam kosztuje 400 koła, także to ten Sterling, którego mamy, jest też spoko. Szkoda, że nie gra na prawym skrzydle, to jest troszkę taka bolączka, no ale nie można mieć wszystkiego. O, ale Reinier tu się urwał, to może być bramka. Nikogo tu nie ma tak naprawdę. Oblak i niestety bez szans, nic już nie dało zrobić, nikt go nie przypilnował, totalnie nikt. Dobra, myślałem, że będzie łatwo i przyjemnie, a niestety szybko zostałem zweryfikowany. Sterling, aj, Cannavaro. Tyle żałuję, że go nie zrobiłem w tych swapach, ikonach. Mam nadzieję, że niedługo wyjdą w ogóle jakieś ikony do zrobienia, bo powiem wam, Kunde jest lepszy niż Vidić, ale nie jest wystarczająco dobry jak Varan, nie, więc... No fajnie jakby jakieś ikony wyszły, bo aktualnie najlepszą chyba ikoną do zrobienia jest... Haka. Oj, Rooney. Dużo miejsca nie może mieć. Znowu Wayne. Rooney broni Oblak. Nice. W ogóle propos Oblaka, powiem wam naprawdę aktualnie? Chyba... O Boże. Chyba najlepszy bramkarz, jakim grałem aktualnie w FIFA, nie? Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad bramkarzem z La Ligi, chyba Oblak jest najlepszym wyborem. W sensie, chyba nie grałem Courtois, ale Oblak, powiem wam, naprawdę daje radę. Mało ma wylewów, tak naprawdę chyba... No oprócz tego, co się stało w zeszłym odcinku, to... Nie mam się do czego przyczepić tak naprawdę, nie? Podania w tej grze to jest naprawdę, można o tym nagrać ponad 20-minutowy film. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale postanowiłem sobie... Moment. Znowu Reinier i znowu nikt go nie kryje. Oblak, o tym mówiłem. Oblak jest totalnym kozakiem. Postanowiłem sobie kupić tak zwaną gąbkę, tak się chyba mówi, gąbkę, no gąbka, po prostu gąbka na mikrofon, żeby wyglądało to bardziej profesjonalnie. Mam nadzieję, że głos będzie też fajnie w miarę tego słychać. I powiem wam, w Polsce takich gąbek nie ma. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, pewnie wszyscy się na tym zastanawiali, ale takich gąbek w Polsce nie ma i trzeba było zamówić z Wielkiej Brytanii chyba, albo z, nie wiem, albo z Niemiec. Ciężki towar do zdobycia, powiem wam. I znowu nie... Znowu mój błąd, to jest jak to będzie bramka, to jest mój... Varan, Boże drogi, jesteś niesamowity. To był mój błąd znowu, bo niepotrzebnie się ruszałem obrońcami, ale powiem wam, ten mój mental się tak zmienił. Ja po prostu chcę wbić tego wina i już sobie dać spokój i zacząć robić swapy, bo... Ta liga weekendowa nie będzie wspominana zbyt kolorowo, powiem wam. Tymczasem Nazario zrobił skupten, jak już wiem, że zrobił skupten, to jest bramka, po prostu. Musi być skupten robiony, nie? I tyle. Podanie. I to jest bramka. To jest bramka, 3-1. I troszkę już pewnie, nie? Troszkę pewniej lecimy po tego pika. Ciekawe, czy Jekyll zrobi faktycznie te dodatkowe piki i będzie Team of the Week naprawdę fajne, żeby takie, że po prostu, że aż ludzie by się szarpali o tego 22 wina. Jestem ciekaw, czy kiedyś tak zrobią. Póki co dwa razy była ta Liga Weekendowa Plus, no i nie było nic szczególnego. Mbappe na 4-1. Bardzo dobrze.
Oj, to jest gol. To jest... Drugi raz Reinier. Okej, 4-2. Musimy uważać, naprawdę. Musimy uważać, bo 20 minut to jednak jest dużo czasu, a my potrzebujemy jeszcze jednej bramki, żeby znowu mieć 3-bramkową przewagę, bo nie chcę być niepewny po prostu. Chcesz mieć ten pik, zakończyć ligę weekendową, która była wspaniała. Gol. No, wreszcie Cannavaro nawinięty. 5-2. 3-bramkowa przewaga, 10 minut. Myślę, że raczej już powinniśmy to już dowieść. Koniec, moi drodzy. Wygrywamy 5-2. Mamy ten ostatni pik wywalczony. Potem łzami. Krwią, szczególnie łzami. Zobaczmy, na jakiego pika zapracowaliśmy. Jest, moi drodzy, 116 zwycięstwo. Było ciężko, nie ukrywam. Aczkolwiek mam nadzieję, że no w sumie ktokolwiek tak naprawdę, nie? Bo pewnie i tak go przepalę. Chyba, że to będzie jakiś Aubameyang, chociaż wątpię, no ale zobaczmy. Pik otwierany i Banega. Banega. Dobra, Banega, niech będzie Banega. Pytanie, co mam teraz zrobić? To jest nie wiem, co mam zrobić, nie? Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz. Jeżeli przegram, to nie gram dalej. Jeżeli wygram, spróbuję wbić G1. Wiesz, mówiłem, że zostanę w G3, ale ja dużo rzeczy mówię, generalnie zauważyłem i to się potem źle kończy. No ale trudno, lecimy. Także kogo pan będzie miał, proszę państwa? To jest teoretycznie jeszcze matchmaking na elitę, nie? Więc może być, kurcze, pieczone ciężko. Jest Inform, Varan i Walker na SEO, także już mi się nie podoba. Sfokusujmy się trochę. Jak przegramy, to przegramy. Jak wygramy, to wygramy. To jest niesamowita, motywująca mowa z mojej strony. To jest bramka. No i czemu się... Jest! Boże, to była głupota. Ja strzelałem po długim, przysięgam wam, i Nazario strzela w środek. Dlaczego? Okej, okay, 1-0, 9 minuta. Ale wiecie, to jest naprawdę, gość ma dobry skład, ma Eto. Spokojnie, nie podjarajmy się za szybko. O! Za późno! Neymar! Jest, nie spalił, Boże, dobra. A już się naprawdę bałem, że to nic z tego nie będzie, bo... Mbappe się spóźnił, nie wiem, czemu tak długo zwlekał ze strzałem. Ale jest 2-0, ja naprawdę będę musiał wbijać G1 znowu. To jest gol chyba? Niestety, Eto, nieupilnowany. O, ale to Werner, świetne wejście. Pyk. I odegranie, leć, jesteś... Musisz być szybszy, że to jest zmęczony Varan, chłopie. Musisz być szybszy. Zejście. Stelik! Jest, dobra. Znaczy nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale... Mamy G2 aktualnie. To jest go, Varan nie wy... Ja jestem uzależniony po prostu od wbijania G1 chyba, nie wiem, naprawdę, dobra, słuchajcie, widzimy się, jak będę miał mecz o G1, bo po prostu wolę się na razie skupić, bo ja to się może różnie skończyć, nie, także mam nadzieję, że zaraz się widzimy, także no, C2. Siemaneczko, wróciłem, mamy bilans 19-7, tak, zrobiłem 2 winy z rzędu, mamy nadal szansę na elitę. Nie rozumiem, nie pytajcie mnie, sam nie wiem, aczkolwiek gol, który sprawił, że mam 19-7, no zobaczcie sami. Także, nie ukrywam, jest moc w ostatniej akcji, naprawdę udało mi się wygrać ten mecz, także jak wygramy, jest szans nawet na elitę, ale po prostu najważniejsze jest to, żeby wbić G1, bo zawsze mówi jedno, wbiję G3, chłopie, G3, kończymy, ja już wywalam płytę przez okno, no i mecz o G1, klasyka, ale Sterling, naprawdę, to co Sterling robi tutaj, aż jestem w szoku, naprawdę, jestem po prostu w szoku. No i dobra, no boję się najbardziej tego, że będę miał matchmaking elitowy, no ale, no trudno, nadal mam, od kilku spotkań mam taki matchmaking, mam wrażenie, także... Trzymajcie kciuki i lecimy. Dobra, trochę się boję tego, że długo nam szukało oponenta, no ale trudno. Trzeba sobie z tym poradzić, nie? Więc lecimy. Kolejny mecz i Baby Nazario. Czerwony Pogba, czerwony Rashford. Na SEO chyba będzie Tavernier. O kurde, to jest mocny skład. A, zapomniałem w ogóle swap odebrać, bo mam już 19 minut, zapomniałem, że mogę już swap odebrać, także... Nasz pierwszy swap został odebrany. Nazario! Oj, jest! Boże, 2 słupki. To się nie mogło zakończyć inaczej. Nie mogło się zakończyć inaczej. Dobra, 10 minuta, 1-0. No, ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby to po prostu wyszło. W sensie, jakbym tego nie trafił. W niedzielę jest jakoś lepiej chyba. Nie wiem, skomplikowane. Sterling, dawaj. Pięknie Tavernier ograny. Podanie. Odegranie. Co to za podanie, Kylian? Oj, będzie uciekał, tak myślałem, Varan, proszę, nie spierdziel tego. Dzięki. O, tam Sterling ma miejsca, jasny gwint, leć, pędź Sterling, pędź, ile masz sił w nogach. Dobra, zaczekajmy. Podanie.
Nazario, proszę cię. Dziękuję bardzo. 2-0. Mamy to. Świetna akcja w ogóle, naprawdę. Wszystko poszło idealnie po mojej myśli. To, co mieli zrobić, zrobili. I 2-0. I mamy aktualnie 1, ale to jeszcze sporo czasu przed nami. Jeszcze godzina gry. Serio? Czyżby? Trójeczka. Mamy 3-0 Rage Quit. Ja pierdzielę, wbiłem G1. Wbiłem G1. Niesamowite, ale to był, szczerze, z wszystkich meczów, które zagrałem, to był najlepszy mecz, jaki grałem. Wszystko poszło tak idealnie, wszystko po mojej myśli. Widzieliście sami, te akcje miały taki klej. G1 wbite, a mówiłem, że wbiję maksymalnie G3. Ja jestem posrany. Na razie zagram sobie na spokojnie, w sensie bardzo możliwe, że po prostu nie wbiję te elity, bo teraz matchmaking mnie po prostu zje. Zagram 2 mecze w zaciszu, totalnie się odetnę. Jak będę miał mecz elity, to do was wrócę. Ale jeżeli nie wrócę, to i tak bardzo się cieszę, że wbiłem G1, bo tego w ogóle nie było w planach. Uwierzcie mi, tego w ogóle nie było w planach. Bardzo możliwe, że gdyby nie fakt, że jest Liga Weekendowa Plus, to bym nie wbił, po prostu nie wbiłem tego G1, nie? Słuchajcie, także co, no jeśli się nie będziemy widzieli dzisiaj, to dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za doping, za wiarę. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro. Trzymajcie, do usłyszenia, no i na razie.